Od nowego roku zamiast 500 będzie 800+. Na pewno są rodziny, które potrzebują tego wsparcia i będzie to dla nich duża pomoc. ZUS informuje, to świadczenie będzie wypłacane automatycznie. Coraz więcej apeli o rezygnację z petard w Sylwestra. Jest to stresujące na pewno dla wszelkich zwierząt. W czasie nowego roku do schronisk trafia dwa razy więcej czworonogów. Można temu zapobiec. Wystarczy dobrze zacisnąć obroże, założyć dodatkowe szelki, adresówkę. Gdzieś tam miałam z tyłu głowy, korciło mnie tak. Włocławianie ćwiczyli umiejętność strzelania. Strzel się w nowy rok, idea wykorzystania czasu wolnego przednoworocznego przez wszystkich zainteresowanych ludzi. Wielu z uczestników tej akcji chce wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Główne wydanie zbliżeń, Agata Chyłka-Wnuk, witam Państwa i zapraszam. Od 1 stycznia 500+ zmienia się w 800+. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zwiększy świadczenie automatycznie, a to oznacza, że rodzice i opiekunowie dzieci nie muszą składać dodatkowych wniosków. Pierwsze przelewy już zostały zrealizowane, a pieniądze trafiły na konta bankowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podaje, że kolejne transze są zaplanowane na 3 i 4 stycznia. Łącznie w pierwszym tygodniu nowego roku ZUS wypłaci 2 miliony świadczeń 800+, o łącznej wartości niemal 1 700 000 000 zł. Na pewno są rodziny, które potrzebują tego wsparcia i będzie to dla nich duża pomoc. Są plusy i minusy, tak? No, plusem to, że będzie tanie dla rodziców, tak by pod względem dzieci, a minusem to, że musimy na to zapłacić później podatnicy, więc to tak by zależy, kto ile płaci podatków. Rządowy program Rodzina 500+ działa od 2016 roku. Od stycznia wartość świadczenia wzrośnie z 500 do 800 zł. Kwota ta będzie wypłacana co miesiąc. Co ważne, opiekunowie i rodzice dzieci nie muszą składać dodatkowego wniosku o przyznanie pieniędzy. ZUS automatycznie zaktualizuje tę kwotę i przekaże wnioskodawcom na rachunek bankowy. Jak podaje rząd, w 2024 roku w Polsce do świadczenia 800+ uprawnionych będzie blisko 6 700 000 dzieci. W okresie nowego roku do bydgoskiego schroniska trafia dwa razy więcej zwierząt niż zwykle. Jest to efekt fajerwerków. Warto pamiętać, że sztuczne ognie i petardy hukowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia naszych pupili. Stowarzyszenia, prezydenci miast, urzędy. Coraz więcej osób i instytucji apeluje o nieużywanie sztucznych ogni i petard hukowych podczas nocy sylwestrowej. Z powodu fajerwerków zdrowie i życie zarówno naszych czworonożnych przyjaciół, ale także i dzikich zwierząt jest szczególnie narażone. Stąd ich właściciele są zgodni. To jest najbardziej stresująca noc dla zwierząt. Jest to stresujące na pewno dla wszelkich zwierząt i jestem przeciwnikiem strzelania. Wychodzę na zewnątrz. Wtedy pies się nie boi, ale muszę go pogłaskać, bo jak sam, to panika go zjada i nawet by uciekł. To jest kot wychodzący, w związku z czym Tudio ma szlaban na wychodzenie, trzymamy go w domu, bo się bardzo boi, przeżywa to. I to jest głupi pomysł, te fajerwerki. Także obrońcy praw zwierząt każdego roku przed nocą sylwestrową apelują, aby zrezygnować z fajerwerków. Argumenty? Ich huk wywołuje olbrzymie przerażenie, ataki paniki, a nawet śmierć czworonogów. Sylwester zdecydowanie jest niezwykle trudnym okresem dla zwierząt, zarówno dzikich, jak i zwierząt towarzyszących, czyli naszych psów, kotów, gryzoni. Bydgoskie schronisko dla zwierząt co roku przyjmuje dwukrotnie więcej uciekających psów, które w wyniku właśnie wybuchu petard, fajerwerków zerwały się ze smyczy. I jeżeli miały dużo szczęścia, zostały odwiezione przez Straż Miejską, przez pracowników schroniska do naszego bydgoskiego azylu, niestety część z nich traci życie między innymi pod kołami samochodów. Osoby, które na co dzień opiekują się zwierzętami, ostrzegają. Sylwestrowe strzelanie powoduje bardzo dużo zaginięć. Pod tym względem Sylwester to szczególnie niebezpieczny czas. Trafia do nas o wiele więcej zwierząt, szczególnie spanikowanych po wybuchu, huku, fajerwerków, petardy. Można temu zapobiec. Wystarczy dobrze zacisnąć obroże, założyć dodatkowe szelki, adresówkę. Także to tak prewencyjnie. Jak najszybciej skontaktować się ze Strażą Miejską, zadzwonić również do nas, zgłosić zaginięcie zwierzęcia razem z opisem.
I jeśli trafi do nas takie zwierzę przez Straż Miejską przywiezione, będziemy wtedy wiedzieć, kontaktować się bezpośrednio z właścicielami. Warto więc wiedzieć, co trzeba zrobić, aby ta wyjątkowa i jedyna noc, podczas której świętuje się rozpoczęcie nowego roku, nie skończyła się tragicznie. Adrian Wachowiak, TVP3 Bydgoszcz. Włocławianie wystrzałowo kończą rok, ale nie chodzi tu o puszczanie fajerwerków, a strzelanie z broni. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w akcji Wstrzel się z nami w nowy rok, organizowanej przez jednostkę strzelecką we Włocławku. Dla pani Dagmary to był debiut. Co prawda strzelała już kiedyś z tak zwanej wiatrówki, ale używanie broni palnej to już zupełnie coś innego. Zawsze gdzieś tam miałam z tyłu głowy, korciło mnie tak. Nigdy nie miałam takich doświadczeń, a w sumie też koledzy z pracy namówili. Zbierali się tutaj i zaproponowali, więc skorzystałam z tej pozycji. Umiejętność strzelania może się przydać, bo pani Dagmara planuje wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Zawodową służbę ma z kolei za sobą pan Piotr. I choć broni dawno nie miał już w ręku, to jak przekonuje, ze strzelaniem jest jak z jazdą na rowerze. Tego się nie zapomina. Zawsze miło na strzelnicę wrócić i postrzelać sobie i nabyć nowych doświadczeń z nowymi rodzajami broni, które wchodzą do naszej armii. Bo poza dobrą zabawą, strzelanie to po prostu cenna umiejętność. Nigdy nic nie wiadomo, czy się kto przyda kiedyś. No nie wiadomo, wiem, jakie teraz są też czasy, co się dzieje, więc no warto jednak pomyśleć o takim czymś. Dlatego mimo kapryśnej pogody na strzelnicy we Włocławku pojawiły się całe rodziny. Starsi i młodsi, debiutanci i weterani. Każdy z nich mógł spróbować swoich sił. Tata się mnie zapytał, czy chciałbym postrzelać. No i tak się zgodziłem. Fajne doświadczenie, niecodzienne. Myślę, że polecam każdemu. Podczas akcji Wstrzel się z nami w nowy rok można było oddać strzały z kilkudziesięciu różnych egzemplarzy broni, między innymi powszechnie znanych kałachów, grotów, rewolwerów czy różnych modeli pistoletów. Jest to już kolejna taka inicjatywa, którą realizujemy. No i tak naprawdę Wstrzel się w nowy rok, idea wykorzystania czasu wolnego przed noworocznego przez wszystkich zainteresowanych ludzi i możliwości tak naprawdę sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich, a także nabycia nowych. Z takimi umiejętnościami w nowy rok wstrzeliło się kilkadziesiąt osób. Włocławek, Błażej Karczmarczyk. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. W nowym roku wolontariusze schronisk w regionie zachęcają do adopcji czworonogów, ale też do przynoszenia karmy. 170-letni pomnik astronoma Mikołaja Kopernika, jedna z wizytówek Torunia, trafił do rejestru zabytków kujawsko-pomorskiego. 1 stycznia w województwie kujawsko-pomorskim przybędą trzy nowe miasta. Są to Bobrowniki, Gąsawa i Kikuł. To nie pierwszy raz, kiedy Gąsawa otrzyma prawa miejskie. Miała je już w XIV wieku, jednak po wielu latach utraciła je. Teraz ponownie Gąsawa będzie miastem, podobnie jak Kikuł. My po prostu walczymy o to, żeby odzyskać to, co nam nie nasze władze, nie polskie władze odebrały i żebyśmy mogli wrócić do tego. To po pierwsze. Po drugie, jest to pewien prestiż. No, gmina będzie jednak miastem już. Po trzecie, liczymy na to również, że będzie trochę łatwiej nam w zdobywaniu środków. Prawa miejskie zostaną też przywrócone Bobrownikom w powiecie lipnowskim. To jest takie wydarzenie raz bardzo historyczne. To nie będzie miało wpływu żadnego, mimo różnych takich od mieszkańców naszych obaw, że będą podatki większe, że będą pewne opłaty większe. Nic z tym związanego. To jest bardzo wielkie wydarzenie historyczne. Opłaty lokalne zostają w tym samym poziomie, co Rada uchwaliła. Nowy rok może być pretekstem do przygarnięcia czworonożnego przyjaciela. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Toruniu na nowy dom cały czas czekają setki kotów i psów. Wolontariusze zachęcają do ich adopcji, ale też do przynoszenia karmy i innych darów. Sara to 30 kg chodzącego szczęścia i energii. Sina ma niespełna 3 lata. Do schroniska w Toruniu trafiła kilka miesięcy temu, po tym jak jej właściciel znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Teraz jest pod najlepszą opieką, ale przez to, że potrzebuje dużo aktywności i lgnie do człowieka, to taki duży szczeniak jest po prostu. Niezbędne jest dla niej znalezienie nowego domu.
Ma bardzo fajny charakter, jest psem aktywnym dla aktywnych ludzi, którzy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu. Mają czas, żeby troszeczkę z tym psem popracować, znaleźć dla niej jakieś zajęcie. Na poświęcenie czasu, odrobinę chęci, zaangażowania i ogromne pokłady miłości i empatii w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Toruniu czeka w sumie blisko 300 psów i ponad 200 kotów. Osoby zainteresowane przygarnięciem któregoś z nich najlepiej, żeby przyjechały osobiście do schroniska. Pracownicy i wolontariusze służą poradą i wyjaśniają procedury adopcyjne. Ci, którzy zdecydowali się na taki krok, potwierdzają, że warto. Ja obecnie mam 3 psy adoptowane z toruńskiego schroniska. Jeden ma już 13 lat. Są to psy wszystkie w zasadzie po przejściach, które trochę pracy trzeba było włożyć, żeby mogły funkcjonować w takim codziennym życiu. Natomiast no, są to psy bardzo oddane, bardzo przywiązane do nas. Osoby, które nie mają możliwości wzięcia czworonoga pod swój dach, mogą w inny sposób wesprzeć zwierzęta. Pary są mile widziane cały rok. Jesteśmy oczywiście w okresie, kiedy wszyscy lubią sobie dawać prezenty, z czego korzystają nasze zwierzęta. To przychodzą zwierzęta w ciężkim stanie, które często głodowały przez jakiś tam okres, więc to, czym je karmimy, ma duże znaczenie. Oprócz karmy można cały czas przynosić także kocyki, kołdry czy zabawki. Noc sylwestrowa to dla wielu podopiecznych schroniska najtrudniejszy moment w roku. Dlatego w tym czasie będą z nimi dwaj opiekunowie. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Twórcze warsztaty rodzinne w Młynach Rotera. W strefie małego projektanta dzieci poprzez zabawy z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych mogły stworzyć własne gry Memory. Wszystko w rękach młodych twórców. Zabawa w strefie małego projektanta to okazja nie tylko do rozwoju talentów plastycznych, ale też do budowania u dzieci umiejętności planowania i wzmacniania sprawności manualnych. Co tutaj robisz teraz? Robię memory. No projektuję taką grę jedną. A ty, Kuba, powiedz mi, dlaczego tutaj przyszedłeś? Żeby się nauczyć projektować rzeczy. Warsztaty to kontynuacja bydgoskich dni projektowych, tych, które odbyły się w październiku. Chcieliśmy poprzez te zabawy zaprosić dzieci i pokazać im, że można w prosty sposób, nawet w domu, zaprojektować własne gry planszowe. Dzisiaj dzieci projektują gry Memory, a w styczniu będą projektować gry karciane. Oczywiście wszystko, co dzieci dzisiaj stworzą, mogą zabrać do domu i korzystać z tego w zaciszu domowym. Zajęcia były bezpłatne i udział w nich mógł wziąć każdy, nie tylko dzieci. My tutaj pozwalamy dzieciom wyładować się, pozwalamy coś stworzyć i pokazujemy, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że dziecko czegoś nie umie. Ono może to zrobić po prostu po swojemu, tak? Po swojemu jest zawsze dobrze, zawsze najlepiej. I jak pan spojrzy, co tutaj dzieci stworzyły, jakie są piękne, nawet X ma milion punktów i tak naprawdę to, co tworzą dzieci, potem przenosi się na dalsze funkcjonowanie. Świetnie bawili się także rodzice. Jesteśmy drugi raz już, byliśmy też na poprzedniej edycji. Słyszałam, że można tutaj projektować gry planszowe, a my bardzo lubimy gry planszowe, bardzo często gramy w gry planszowe. I myślę, że to jest też fajna atrakcja i rozwijające, że może sens zrobić taką swoją grę i potem w nią grać. Organizatorzy podkreślają, że oprócz nauki i zabawy warsztatom przyświeca też inny cel, aby odciągnąć dzieci od telefonów komórkowych i ekranów telewizorów. Adrian Wachowiak, TVP3 Bydgoszcz. Kolędy i świąteczne melodie na myśliwską nutę. W kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Rogowie w powiecie rypińskim zorganizowano uroczysty koncert. Przed mieszkańcami zaprezentował się zespół reprezentacyjny muzyki myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego. Zespół reprezentacyjny muzyki myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego działa już 30 lat. Pomysł na jego utworzenie zrodził się w Ciechocinku. I tak muzycy od 1993 roku prezentują zarówno w kraju, jak i za granicą piękną i bogatą historię polskiego łowiectwa. Ludzie żywiołowo przyjmują i muzykę, i aranżacje, i utwory, które prezentujemy. A staramy się prezentować przede wszystkim wszystko to, co świadczy o tradycji polskiego łowiectwa, o tradycji polskiego kościoła w powiązaniu z łowiectwem, z lasem, z przyrodą, generalnie rzecz ujmując. Dźwięki waltorni
i Rogu Myśliwskiego wypełniły kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Rogowie. Nie dziwi więc, że w takiej atmosferze publiczność przyłączyła się do wspólnego śpiewania kolęd. Chcemy podkreślić stulecie Powstania Polskiego Związku Łowieckiego. To jest też bardzo ważne. To Powstanie Polskiego Związku, stulecie tego miało dla nas, mieszkańców gminy Rogowo, powiatu rypińskiego, duże znaczenie, bo jednym z założycieli było Rypińskie Towarzystwo Regionalnego Polowania, które z dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego tylko ta organizacja uczestniczyła w założeniu Polskiego Związku Łowieckiego. Koncert poprzedziła hubertowska msza święta, natomiast po nim na uczestników czekał poczęstunek z darów lasu i pól powiatu rypińskiego. Jest jedną z wizytówek Torunia, a teraz na wniosek gminy miasta Toruń trafił do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. Mowa o pomniku Mikołaja Kopernika, który w tym roku kończy 170 lat. Dla większości turystów w Toruniu to jedno z tych miejsc, obok którego nie można przejść obojętnie. Kopernik jest symbolem Torunia, więc jakby pomnik Kopernika na rynku, w takim najbardziej reprezentacyjnym miejscu, jest na pewno takim punktem obowiązkowym, no i oczywiście obowiązkowym do zrobienia sobie selfie. Wstrzymał słońce i ruszył ziemię, tak? Więc to jest taki ewenement na skalę światową. I myślę, że każdy chce tutaj, będąc tu, zrobić sobie zdjęcie z Kopernikiem. Kopernik i jego pomnik na pewno, zwłaszcza, że rok kopernikański się kończy, z tego co wiem. Zostały jeszcze 2 dni. A Polacy chyba niewiele wiedzą. Z monumentem, który w tym roku świętował 170. rocznicę powstania, związanych jest wiele historii, ale i anegdot. Jedna z nich dotyczy wąsów astronoma, który odkryto w 2003 roku podczas gruntownej renowacji pomnika. Inna jego lokalizacji. Pierwotnie miał on stać bowiem tam, gdzie znajduje się obecnie fontanna Flisaka. Należało uczcić Kopernika, sytuując go w wielce szanownym miejscu, tak aby z każdej strony świata można było zobaczyć ten postument, ale również, chociaż tutaj postawiony był mały znak zapytania jako przewodnik, jedno ze źródeł wskazuje, żeby połączyć Kopernika jako astronoma, ale także osobę inżyniera, która była odpowiedzialna za wodociągi w Toruniu, co w mojej ocenie jest dosyć dużą spekulacją. Wątpliwości natomiast nie pozostawił wniosek miasta o wpisanie pomnika do rejestru zabytków. Pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora otwiera przed Kopernikiem wiele możliwości. Można starać się o środki na jego konserwację z funduszy ministerialnych, czyli z obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z funduszy Urzędu Marszałkowskiego, czy od Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Decyzja to nie tylko profity, ale i dodatkowe zobowiązania, ponieważ wszystkie działania przy pomniku Kopernika będą wymagały od teraz decyzji konserwatorskiej. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Deszczowe zakończenie roku dla bydgoskiej masy krytycznej. Podczas ostatniego przejazdu aura nie była dla rowerzystów zbyt łaskawa. Jednak determinacja i pasja do roweru zgromadziły cyklistów, którzy w ten sposób zwieńczyli 2023 rok. Jeśli chodzi o infrastrukturę, no udało się zakończyć kilka inwestycji w tym roku. Mowa m.in. o ulicy Jeździeckiej czy ulicy Smokalskiej. No ale tak jest wciąż kropla w morzu potrzeb bydgoskich rowerzystów, ponieważ cały czas czekamy przede wszystkim na rozpoczęcie inwestycji ciągu rowerowego wzdłuż ulic Skłodowskiej, Kirii, Markwarta, Sienki i Łęczyckiej oraz na rozwiązanie problemu przejazdu z Gdańskiej na ulicę Mostową. Bydgoską masą krytyczną jeżdżę około 3 lat i na wszystkie imprezy, które oni organizują, to biorę udział. Staram się przynajmniej, jeżeli pogoda jest w miarę, a zawsze pogoda jest zawsze dobra, tylko uważam, że ubiór jest nieodpowiedni. Infrastruktura staje się coraz lepsza, nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast jeszcze daleka droga do tego, żeby były ideały. Na wielu, nawet głównych ulicach brakuje tych ścieżek rowerowych. Trzeba niestety jechać ulicą, co powoduje zatory nie tylko wśród pieszych, ale także i samochodów. Także no trochę brakuje. Jest na plus. Jeżdżę dużo, więc widzę tą poprawę. Mimo teraz obecnej przebudowy Bydgoszczy i wielu utrudnień, to da się coraz lepiej jechać rowerem i jest to coraz bardziej przyjazne właśnie tej aktywności. Czy rower łączy ludzi? Jak najbardziej. Łączy i ludzi, i daje ogromny fan, daje sposób na relaks, na aktywność. Także dla mnie to jest miłość.
Żywa i pachnąca choinka jest ozdobą wielu domów, często aż do 6 stycznia, czyli Święta Trzech Króli. Co jednak zrobić z drzewkiem po tym czasie? Podpowiadamy, proszę spojrzeć. Przy bożonarodzeniowych żłóbkach nie może zabraknąć choinek. U franciszkanów w Toruniu są to żywe drzewka. Co z nim się stanie, gdy minie czas świąt? Przy rozbieraniu żłóbka będziemy je odkładać na kompostownik, dzielić na mniejsze części i chowamy w kompostowniku, żeby po prostu też przegniły, stały się kompostem w przyszłości. Drzewek bożonarodzeniowych nie trzeba wyrzucać. Zostawić albo zgłosić, czy samemu, jak ktoś może gdzieś odwieźć dla zwierząt w ogrodzie zoobotanicznym. To są takie zwierzątka, które z chęcią zjedzą sobie. Może wezmę i wkopię, może gdzieś tam urośnie jeszcze, bo mam ją we wiaderku w ziemi wsadzoną, nie? Także zobaczę. A jak nie, no to coś tam trzeba będzie zrobić. Jednak nie w każdym miejscu można posadzić takie drzewko. Nie możemy wsadzać do lasu gatunków na przykład obcych. Jeżeli państwo kupujecie na przykład drzewka w doniczce, ale spoza nadleśnictw, wówczas może to być gatunek obcy dla naszej przyrody. Pozostają również tradycyjne metody, takie jak wywóz drzewek wraz z odpadami wielkogabarytowymi. W Toruniu od lat realizujemy odbiór choinek tak samo. W zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej można choinki wystawić wraz z bioodpadami, czyli obok pojemników brązowych. Taki odbiór odbywa się raz na 2 tygodnie. Natomiast w Grudziądzu choinki będą odbierane od 2 do 15 lutego. Z kolei drzewka z korzeniami można przekazywać do Centrum Edukacji Ekologicznej. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. A w zbliżeniach czas na sport i Hubert Malinowski. Dzień dobry. Dobry wieczór. Niestety nie udało się siatkarkom Metalka z Pałacu wygrać ostatniego meczu w tym roku kalendarzowym w Tauron Lidze Siatkarek. Bydgoszczanki przegrały we własnej hali z UKS-em Commerce Konłuć 0-3, co było ich 4. ligową porażką z rzędu. Aktualnie Pałac z bilansem 2 zwycięstw i aż 11 porażek zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Ten sezon od początku nas nie rozpieszczał, nie był łatwy. Do końca praktycznie teraz roku, bo rozpoczęliśmy 2. rundę, już wygraliśmy tylko 2 mecze i mówię tylko, bo to na pewno mnie nie satysfakcjonuje, ani myślę, że zespołu. Dlatego można powiedzieć, że to taki rok sinusoidalny trochę. Raz na górce, raz na dołku. Tych dołków niestety mamy aż za dużo, bym powiedział. A kolejny mecz ligowy bydgoszczanki rozegrają 6 stycznia. Wtedy zmierzą się na wyjeździe z liderem Tauron Ligi, Chemikiem Police. Więcej na ten temat o 21.45. Hubert Malinowski, Sport. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. A teraz czas na pogodę i Angelika Bednarska. Dobry wieczór. Dzisiejsza noc z bardzo pogodnym niebem upłynie głównie w pasie od Tucholi po Inowrocław. Natomiast w pozostałej części regionu niebo zdominują frontowe chmury, które chwilami przyniosą przelotne opady deszczu. W niedzielny poranek termometry w województwie wskażą około 2 stopni, natomiast w ciągu dnia maksymalnie 5. Zatem wygląda na to, że tegoroczny grudzień pożegna Kujawy mało zimową pogodą. A jak głosi stare ludowe przysłowie, w noc sylwestrową łagodnie, będzie kilka dni pogodnie. Więcej pogodowych informacji jak zawsze tuż po głównym wydaniu zbliżeń. Zatem już teraz państwa zapraszam i do zobaczenia. I tą informacją kończymy główne wydanie zbliżeń. Kolejne nasze informacje o 21.30. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia.